Witajcie, dzisiaj spróbujemy zdjąć sobie tutaj to koło pasowe na silniku. Założyłem już tutaj ściągacz. Spróbujemy to jakoś zdjąć. Podgrzeję to może jakimś palnikiem i zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie. Spróbujemy dokręcić to kluczem udarowym. Niestety koło jest z jakiegoś żeliwa, wykruszyło nam się, wszystko się rwie. Tak więc nic z tego nie będzie, będzie trzeba to po prostu odszlifować, odciąć, tak aby nie uszkodzić wału. I taką szajbkę to się dotoczy bez żadnego problemu. Myślałem, czy to jakoś zejdzie, no ale po takim czasie, jak widzicie, nie da się tego zdemontować. Tutaj jest taka zawleczka wbita, próbowałem ją też jakoś wybić, ale to jest tylko dobite, żeby trzymało tutaj trochę ten klin, żeby klin się nie wysunął. Niestety szlifierka pójdzie w ruch. Jak zaczniemy ciąć tutaj na klinie w tą stronę, to nie powinno się w ogóle wału uszkodzić. Najwyżej będzie klin do wymiany.
Tak to wygląda. Teraz powinno to zejść bez problemu. A jeżeli nie, to z drugiej strony natniemy tak samo. Uroki szlifierek akumulatorowych. Bateria słaba i wyłącza nam się. Teraz już chyba całkowicie zdechła. Udało się, kółeczko mamy zdjęte, wał nie ucierpiał. Ok, to musimy sobie zostawić, żeby zwymiarować i wytoczyć zamiennik jakiś. Tak więc to jest wszystko do uratowania. Teraz możemy przystępować do odkręcania całego silnika i do demontażu tej części, która pozwoli nam zajrzeć do środka i ocenić stan techniczny całego silnika.